Jest niedziela, na zewnątrz minus 16 stopni, więc najlepiej byłoby się ogrzać gdzieś w lokalu przy dobrej, ciepłej kawie bądź też herbacie. Dzisiaj będzie taka możliwość w jednej z restauracji w Łomży, dokładniej restauracji Spokojna, gdzie dzisiaj spokojnie z pewnością nie będzie, bo klienci dopiszą. Co Cię skłoniło, żeby przyjść dzisiaj do restauracji? Cóż, zacna inicjatywa. W końcu ktoś się odważył w Łomży otworzyć restaurację przy obecnej sytuacji ogólnej. I chcę wesprzeć tych przedsiębiorców po prostu swoją obecnością dzisiaj. Czy brakowało w czasie pandemii właśnie tego typu wyjść? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ludzie chcą wychodzić, chcą zjeść na mieście, chcą wypić na mieście, chcą się spotykać, a te obecne restrykcje i rząd po prostu to uniemożliwia, tak? Czy długo czekaliście na tą chwilę i czy jesteście spełnieni, przynajmniej kulinarnie na razie? Tak, no bardzo długo, już od ponad 100 dni, jak wszyscy myślę, że w Polsce. Czy kulinarnie spełnieni? Tak, no w tej restauracji to zawsze spełnienie kulinarne jest na najwyższym poziomie. Jakie są Wasze wrażenia? No świetnie, naprawdę bardzo fajnie, jest pełna kontrola, wszystko jest naprawdę czyściutkie, zdezynfekowane, maseczki oczywiście, tak wszystkie sanitarne wymogi zostały spełnione, więc czułam się bezpiecznie i naprawdę super. Czy myślicie, że ruszy lawina kolejnych otwarć restauracji w Łomży? Wierzymy, mamy nadzieję, że tak się stanie. Brakowało wyjścia? Bardzo. Oj, bardzo brakowało. A to z poprzednich czasów, gdy było wszystko otwarte, bardzo dobre miejsce, więc chętnie wracamy. Czego się Państwo spodziewają? Czy w Łomży ruszy lawina kolejnych otwarć restauracji? Myślę, że nie. Rozmawiamy, bo sami mamy firmę tego innej branży. Rozmawiamy zatem z tymi, którzy w restauratorstwie siedzą. Bardzo są wystraszeni. Nie ma tego takiego ducha, że to jest jednak racja po naszej stronie. Są po prostu przyciśnięci. Ci nie. Ci nie. Nie ma żadnego zagrożenia tak naprawdę. Po prostu tam nie ma zagrożenia. Jesteśmy w miejscach, które są o wiele bardziej narażeni jesteśmy. Zresztą jesteśmy ozdrowieńcami, więc myślę, że w ogóle dla tej grupy ludzi powinni już to otworzyć. Że moglibyśmy komuś pomóc i ktoś nam też pomoże, że wychodzimy do ludzi po prostu. No, osocze, a nie możemy wejść do restauracji. No wie pan, nie. Czy twoim zdaniem to już czas i pora odmrozić restaurację i czy czekałeś na ten dzień? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że to są ludzie, którym po prostu państwo póki co nie pomaga, więc nie wiem dlaczego mieliby dalej być nękani przez tą sytuację, więc myślę, że jak najbardziej. Im szybciej, tym lepiej. I stało się. Pierwsza restauracja w Łomży dołączyła do akcji Otwieramy, a na deklaracjach, które są rozdawane przy wejściu, czytamy wolność, godność i własność. Jeżeli chcecie przyjść na spotkanie dotyczące strajku przedsiębiorców, to oczywiście restauracja jest dla Was otwarta szeroko. Co prawda właściciele są już po pierwszej kontroli, ale klienci są bardzo, ale to bardzo zadowoleni, że w końcu mają możliwość wyjścia i spotkania się ze sobą nie tylko w domu.